Masoneria Polska 2023. Ostatni etap. Najnowsza książka Stanisława Krajskiego, dostępna na kapitalbook.pl. Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o tym, co masoneria europejska rytu francuskiego uznaje za najważniejsze w swojej działalności. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania, zapraszam do zadawania pytań, proszę je zadawać w komentarzach. I tak, we wrześniu miały miejsce wybory nowego wielkiego mistrza Wielkiego Wschodu Francji. Został z nim niejaki Trichard Guillaume, i wygłosił on z tej okazji exposé, czyli przedstawił program masonerii rytu francuskiego na najbliższe lata. I tutaj dwa słowa przypomnienia, że masoneria rytu francuskiego to jest masoneria, która oddzieliła się od właściwej masonerii, teraz nazywanej masonerią rytu szkockiego, bezpośrednio przed rewolucją francuską. I to ona jest odpowiedzialna za zbrodnie tej rewolucji francuskiej, te największe zbrodnie. I to ona doprowadziła do tego, że Francja z kraju będącego najlepszą córką kościoła przekształciła się w kraj, dla którego punktem odniesienia, fundamentem ideologicznym jest rewolucja francuska ze wszystkimi jej zbrodniami. I później po rewolucji za sprawą Napoleona Bonaparte ta masoneria rytu francuskiego rozpowszechniła się wszędzie tam, gdzie armia francuska docierała, nie tylko tam, i się umocniła. Umocniła się również w Rosji za sprawą Katarzyny Carycy i później wojsk napoleońskich, które tam wchodziły. I silna w Rosji, najsilniejsza w Rosji jest do dzisiaj. Ukryła się, gdy powstał komunizm, w GRU i w tym GRU do dzisiaj funkcjonuje jako tajny zakon okultystyczny, jak to określił Aleksandr Dugin. I tak, ten materiał programowy masonerii rytu francuskiego należy uznać za jeden z najważniejszych w ostatnim czasie, bo rzadko kiedy jakieś dokumenty masońskie pojawiają się na świetle dziennym. No i pytanie, co masoneria planuje oficjalnie, czego nie kryje, co uznaje za najważniejsze. I w polityce krótkoterminowej za największe uznaje, jak mówiłem o tym w poprzednim programie dotyczącym tego exposé, Tricharda Gillon, uznawała zagrożenie dla Europy związane z rosnącą siłą prawicy, tego co masoni nazwali skrajną prawicą. Natomiast Gillon wymienił jakby największe problemy ówczesnej Francji. I te problemy są takie. Biedota pracująca, śpiąca w swoich samochodach na parkingach przemysłowych. Skazańcy stłoczeni w obskurnych więzieniach nadzorowanych przez niedofinansowanych urzędników państwowych. Migranci, którzy gromadzą się w prowizorycznych obozach zamieszkałych w równym stopniu przez ludzi, co przez szczury. Niepewni studenci stojący w kolejkach do banków żywności, by dostać wystarczającą ilość jedzenia. Ponad 10 milionów biednych ludzi żyjących poniżej granicy ubóstwa. No i teraz, co myślimy i co proponujemy w zakresie usług publicznych, jakiej szkoły chcemy dla naszych dzieci? I Wielki Mistrz skupia się na tym ostatnim, to znaczy wśród tych problemów i w ogóle wśród wszystkich problemów związanych z polityką długofalową uznaje szkołę. Szkoła jest najważniejsza. Warto tutaj zwrócić uwagę na to, że we Francji od niepamiętnych czasów było tak, że ministrem edukacji narodowej zawsze był mason. I to było dla wszystkich jasne.
No i teraz co o tej szkole mówi wielki mistrz? Powołam wielkiego oficera, który zajmie się usługami publicznymi. Jego misją będzie współpraca z lożami, aby zapewnić, że nasze posłuszeństwo będzie siłą napędową propozycji od teraz do następnego konwentu. Pozwolę sobie powrócić do tematu szkół i edukacji publicznej. Temat ten ma fundamentalne znaczenie dla przyszłości Republiki. Chciałbym również, abyśmy kontynuowali naszą wspólną refleksję na temat szkół. Od kilku lat Jeunesse Janzai umożliwiają naszej obiedencji, to są takie imprezy dotyczące, organizowane przez masonów dotyczące szkół, umożliwiają naszej obiedencji wyrażenie poglądów na ten temat i chciałbym wyrazić uznanie dla wykonanej pracy. Uważam jednak, że konieczne jest kontynuowanie tej ekspresji, ponieważ jeśli istnieje jeden temat, na który masoni Grand Orient de France mają uzasadnione prawo się wypowiadać, to jest to właśnie ten. Od XVIII wieku, ale jeszcze bardziej w XIX wieku, tak wielu naszych starszych przyczyniło się do budowy publicznych, świeckich i obowiązkowych szkół. Tygla Republiki. Tygla tej Republiki, tu ja dopowiadam, która jest w 100% dziełem masonerii. Instytucji w samym jej sercu. Prawdopodobnie wszyscy znacie słynne słowa jednego z ojców szkół państwowych, Ferdynanda Bussona. Pierwszym obowiązkiem Republiki jest stworzenie republikanów, prawda? Czyli szkoły mają tworzyć republikanów, czyli tak naprawdę szkoły mają tworzyć ludzi, którzy myślą tak jak masoni. Taka jest w szczególności rola szkół. W czasach, gdy Republika jest coraz częściej kwestionowana przez prądy, które chcą się od niej odróżnić, a nawet się jej pozbyć, to od nas zależy, w jakim stopniu ideał republikański zasługuje na ożywienie i reinkarnację oraz jaką rolę przypisujemy szkołom w tej perspektywie. Janzai będzie zatem ponownie stałym punktem naszego kalendarza w nadchodzącym roku masońskim. I to jest taka impreza cykliczna, coroczna, Dzień Młodzieży i Szkoły imienia Jeana Zaja. No i teraz zobaczmy, że masoni stawiają na jedno. Wiedzą, że poprzednie pokolenia są, starsze pokolenia są skreślone z ich punktu widzenia, bo no, reprezentują starą, dobrą Europę, reprezentują stare, dobre wartości, reprezentują katolicy, szczególnie we Francji. No i ale te pokolenia po kolei odchodziły, prawda? To w Polsce też tak było, że odchodziły różne pokolenia, na przykład odeszło pokolenie SLD, prawda? Brak dekomunizacji w Polsce po 89 roku spowodował, że komuniści razem ze swoimi różnymi sympatykami stanowili wielką siłę, mieli prezydenta przez dwie kadencje, mieli premiera i tak dalej. I to wszystko się skończyło, bo to pokolenie popierające komunistów wymarło, prawda? I teraz lewica no, ma słabiuteńki i to coraz bardziej słabiuteńki wynik. Podobnie jest z katolikami, również w Polsce. I w swoim czasie na tyle ci katolicy w Polsce byli silni, że Kościół się wypowiadał, na kogo nie głosować, że tworzono partie, które ten program katolicki miały na pierwszym miejscu. Natomiast te pokolenia takich prawdziwych polskich katolików wymierają. No i teraz walka jest o młodych i ta walka o młodych, masoneria mówi, jest najważniejsza i nie mówi o mediach, jako o internecie, jako narzędziach prania mózgu młodym, tylko mówi o szkole obowiązkowej, o szkole państwowej, no i o tym, że ta szkoła wytworzy małych masonów. Zobaczmy, że ta koncepcja była już zarysowana w państwie Platona, filozofa, dla mnie w cudzysłowie filozofa, który
jest guru dla masonów, o czym wielokrotnie pisałem w swoich książkach. I tam była mowa o tym u Platona, żeby dzieci już w drugim roku życia zabrać rodzicom, umieścić w placówkach szkolno-wychowawczych i trzymać ich tam do prawie 30 roku życia. I tutaj ci francuscy masoni mają taką koncepcję, ale ich koncepcja jest koncepcją wszystkich masonów rytu francuskiego i nie tylko francuskiego, jest również koncepcją masonów rytu szkockiego. Wiemy między innymi od Songa Hongbinga, że szkolnictwo w Stanach Zjednoczonych w znacznej mierze, w przeważającej chyba mierze jest finansowane przez Rockefellerów, no co ma swoje określone skutki. Takie skutki, że Partia Demokratyczna ma coraz więcej zwolenników, że myślenie chrześcijańskie zanikło w Stanach Zjednoczonych, że myślenie właściwe dla masonerii zaczyna być dominujące. I teraz pytanie, czy my zwracamy na to uwagę? Czy prawica w Polsce potrafi zadziałać tak, zadziałać w kierunku, żeby szkolnictwo polskie było polskie, a nie masońskie? I myślę, że ten temat jest zaniedbany, tak jak zaniedbany jest na przykład temat, o którym mówiłem, zawartość bibliotek publicznych, jakie książki są w bibliotekach publicznych. Prawica nigdy o tym nie myślała, natomiast lewica tak, masoni tak. Biblioteki są nasycone książkami, które jak ktoś będzie systematycznie czytał, to będzie miał masońską formację. No i pytanie tutaj, co my możemy z tym zrobić? Tylko odpowiedź na to wydaje się być jasna. To znaczy, przyszłość zależy od młodych. Ta zmiana pokoleń powoduje, że jest coraz gorzej. Prawda? Młodzi są coraz bardziej dziećmi tego otaczającego nas świata i coraz bardziej myślą w kategoriach politycznej poprawności, w kategoriach, które wyznaczyła masoneria. I teraz ze szkołą niewiele zrobimy. To jest ta kwestia, że większość nauczycieli należy do Związku Nauczycielstwa Polskiego, a Związek Nauczycielstwa Polskiego tradycyjnie od okresu międzywojennego jest opanowany mentalnie przynajmniej przez masonerię. Programy, niby tutaj PiS miał jakiś wpływ na programy, niby coś zrobił, tu oczywiście był wielki hałas, chodziło o te lekcje z historii najnowszej, ale tak naprawdę wielkich zmian w prawą stronę w szkole nie było, natomiast wciąż są zmiany w lewą szkołę, w lewą stronę. Do tego dochodzą oczywiście te różne organizacje pozarządowe, które nie wiedzieć czemu w ogóle są wpuszczane na teren szkół i z reguły działają wybitnie szkodliwie. Zostaje nam jedna rzecz, bardzo ważna rzecz, to znaczy jeżeli, znaczy inaczej to powiem, w swoich różnych podróżach po Polsce związanych z wykładami, wystąpieniami, spotkaniami różnego typu, ale i prywatnych, wciąż spotykam Polaków, katolików, tradycyjnych i narodowych, którzy mówią mi, proszę pana, moim nieszczęściem są moje dzieci. Moje dzieci myślą inaczej. Moje dzieci myślą tak jak ci, których uznaję za swoich wrogów. No i teraz pytanie, dlaczego tak się mogło stać? Ktoś powie, no trudno przed tym uciec, te dzieci siedzą w internecie, na te dzieci oddziaływują media, na te dzieci oddziaływuje szkoła, na te dzieci oddziaływują inne dzieci, robi się jakaś taka urawniłowka, prawda, zrównanie, że no każdy młody nie chce być kanarkiem wśród wróbli i powtarza to, co powtarza
jakaś większość czy jakieś tam szkolne autorytety. Ale z drugiej strony rola rodziców coraz bardziej się zmniejsza, prawda? I tutaj jest to rozwiązanie, że ta rola rodziców powinna się zwiększać. Powinni dbać przede wszystkim o formację swoich dzieci, nie posyłać ich na judo, na język hiszpański, na nie wiadomo jakie szkolenia, nie kupować im jakichś drogich gadżetów, a żeby je kupić, to rodzice muszą pracować ponad miarę, brać nadgodziny i tak dalej, tylko skupić się na swoich dzieciach, rozmawiać z nimi, przekazywać im swoją formację, przekazywać im swoje wartości, przekazywać im umiłowanie tradycji, tradycji polskiej, tradycji, prawdziwej tradycji europejskiej, przekazywać im miłość do Chrystusa. I tutaj bardzo ważną rolę, bardzo ważną, mogą spełnić babcie i dziadkowie. Zresztą oni tą rolę opiekuńczą spełniają, bo rodzice nie mają czasu i dzieci wpadają w ręce dziadków, tylko że dziadkowie reguły teraz po prostu rozpieszczają te wnuki. Natomiast trzeba z wnukami rozmawiać i trzeba wnuki formować i nie czekać, że wnuk będzie już odpowiednio dojrzały, żeby rozmawiać z nim na poważne tematy, tylko zaczynać to od samego początku. Ja tutaj mogę dać świadectwo, to świadectwo wielokrotnie dawałem, że moją podstawową katolicką i polską formację ukształtowała moja babcia Regina Chrom w okresie, kiedy miałem 8-12 lat. Także można i należy powiedzieć, że masoni chcą załatwić nasze dzieci i wnuki między innymi, czy przede wszystkim przez szkolnictwo i pewnie teraz to szkolnictwo w Polsce, jak zaczną rządzić źli, będzie coraz gorsze i coraz bardziej takie masońskie. Masoni będą działać przez szkolnictwo, będą działać przez internet, przez różne tak zwane autorytety młodzieżowe. Natomiast my możemy skupić nasze wysiłki na działaniu rodziców na dzieci, dziadków na wnuków i tutaj gdyby to poszło naprawdę dobrze i intensywnie, to zwycięstwo musi być nasze. Dziękuję bardzo.